Witam, z tej strony Fubu Aka Jarek, a to jest drugi odcinek serii filmów Co tam słychać? Dzisiaj na odstrzał bierzemy serwer Phoenix, a w dzisiejszym odcinku jest gracz. Przedstaw się, Maćku. Cześć, mam na imię Maciek. Ile masz lat, Maćku? Mam lat 15. No, ja jestem Fubu. Mam lat 36, także zaprosiłem bardzo doświadczonego gracza, aby się go spytać, co słychać na serwerze Phoenix. Tak, powiedz mi, jak tu z cenami? Jakie są ceny dobre, takie, wiesz, dla graczy? Jest bardzo drogo, nic nie mogę mieć, nie da się zarobić, no. A to chujowo mówisz, tak? No, właśnie tak. A w jaki sposób zarabiasz, nie wiem, metiny, łowienie ryb, tam okradanie graczy, nie wiem, może chodzisz na wieżę demonów, masz jakąś drugą postać, coś nie w tym mam stylu? Drugiej postaci, ale lubię kraść. Aha, a co kradniesz? No i temy. Zawsze jak jest metin, o właśnie mnie logło, zawsze jak jest metin, to no, włączam z haki, te co na twoim, tam jest na tym twoim forum, zawsze sobie tam ściągam. No i kradnę itemy. Aha, ten AC Metin, nie? O to ci chodzi? Tak, tak, ten Face Metin, o tak, właśnie z tego ściągam. No i wtedy na tych twoich hakach tam sobie biorę, kradnę itemy innym graczom. A no, bo wiesz, ja to bardzo polecam te haki, sam z nich korzystam. Korzystałem również. Aktualnie wiesz, nie gram tam już na pelu trochę czasu, ale ja ci się chciałem spytać. Bo pewnie słyszałeś o grocie wygrańców, tak? Co możesz powiedzieć na ten temat? No Bo ja widzę, że tylko już tych logujesz. twoich chujowych filmików, tylko tam widziałem. Aha. Dobra, a możesz powiedzieć coś mi o piekielnych katakumbach? Coś tam jak drop, exp, wiesz jak to wszystko, nie? Słyszałem, że tam są zombie i gryzą. I potem boli. Aha, dobra. A ci się chciałem spytać jeszcze. Zamierzasz jakiś większy level bić? W ogóle od kiedy ty grasz na Phoenixie? Jaki czas i jakie masz doświadczenie w tej grze? No to gram w Metina na Phoenixie już 4 lata. Miałem drugą postę, na której wbiłem 40 level, ale dostałem za te twoje haki bana, bo źle zrobiłem obejście. No Aha, i teraz sobie gram tym kontem już 1,5 roku. Było raz okradzione przez takiego chuja z twojego tam forum, bo dałem mu kasę, żeby mi wbił level, ale mnie okradł. No i teraz mam zamiar wbić przez całe wakacje 39 level. No i zrobić trzeci level kolejny. Aha, a chodzi ci o tego najemnika 19, on cię okradł, tak? No, prawdopodobnie on, ale nie jestem pewien. A to skurwysyn. Dobrze, ja ci się chciałem spytać, jak z biologiem, czy coś tam oddajesz te zęby orka, czy wiesz, co tam masz do biologa oddania, wolisz dropić, czy kupić? No to ja tak nie dropię za bardzo, bo nie potrafię. Ale oddaję teraz kwiaty wrzoskwini i jest fajnie. Aha, ile ci jeszcze zostało? 2. Okej. Okay. A mógłbyś mi zaprezentować EQ, które zdobyłeś tam w 1,5 roku? Pamiętam, że cię okradli też, to ma swój no, wpływ. No ale ty masz haki, ja nie wiem czy mogę ci pokazać. No nie bój się, to wszystko jest nagrywane, będzie na YouTubie, bo to wiesz, to jest drugi odcinek tej mojej serii i... O kurwa, jakie KD próbowałeś włożyć? Konkretne. Przyspieszenia plus 1. Ej, sprzedasz mi potem ten perłowy na bufa, czy da się? Nie sprzedam. Kurwa. To się nazywa, ja pierdolę, 2k HP. Ten, 200 HP, ja pierdolę, ty to masz ekwipunek. A ten, te kamienie głyb, to przecież ja pamiętam z eventu je dropiłem, jeszcze film nagrałem jak w lochu małp, wiesz, dropkiem. No dlatego mówię, że to z dawna te konto. No, a co mógłbyś powiedzieć mi tu o graczach? Pomocni są tam, wiesz, wspomogą na ponty, no pod ekspią, coś takiego. Przelećmy po M1 i ci wszystko Dobrze, powiem. Dobrze. Właśnie chciałem tak zasugerować, żebyśmy porozmawiali o tych graczach tutaj z M1. Co sądzisz o tym Bakteriosie? Tutaj No to bierzemy tego na odstrzał. On jest głupi, bo nie ma fajnego EQ, nie ma bojowego plus C5, a więc jest lamą. Aha, widzę właśnie tam... Marne ma ten ekwipunek, a o tej Rubinę, no ona konto kupiła, wiesz, chuj, nie wiem czy to facet Tak, czy baba. Oj kurde, znowu mnie logło. No widzę. No i co mógłbyś o tym graczu powiedzieć, jakiś taki pomocny, No miałeś ta z nim Rubin, to ja styczność? słyszałem, że ona wzięła kredyt, żeby kupić te konto. Aha, pożyczkę w Prowidencie?
Tak, właśnie, bo na konto tam 6 000 słyszałem. Aha. A ja ci się chciałem spytać, co do graczy, wiesz, czy to jest teraz więcej graczy niż było na przykład rok temu, 2 lata temu, czy jest mniej, czy tak, wiesz, średnio, wiesz, czy narzekasz w ogóle na na graczy, jak tam się No zachowują? kurde, kurde, narzekam, bo oni mają większe levele, bo kradną, dlatego, bo ja nie wierzę, że ktoś bije taki level bez kradnięcia. Ja nie kradnę, znaczy ja kradnę, ale mi tak nie umie kraść jak oni i mam gorsze kuj, nie umie No być kradanym. ja wiem po sobie, ja dobrze kradnę, dlatego wiem ten dzień No 99, właśnie, ale... Fubu, musisz ten poradnik nagrać, co gadaliśmy o nim, że zrobisz. No dobrze, ale to wiesz, w innym czasie... A co sądzisz o gildii Fallen Angels, tam Buena Costa, kurwa, Master Piro i te, wiesz, A ci to nie, youtuberzy? to oni są spoko, nie? Tam flogi nakrypa, błena i spoko są. Aha, dobra, dobra. A w ogóle ja ci chyba nie dosłyszałeś pytania, a ci się chciałem spytać, jak z ilością graczy, czy to ma A, no porównanie to z gracz jest 2010? pizdu mało, bo wszyscy są okradnięci i już nie grają, a te największe koksy Aha, to nie spłacili kredytu i siedzą w kajdanowie, no. aha. Widzę znów domatorka 24/7, A włączony to Metin. jest szmata głupia i kradnie i sprzedaje za itemy na No, te złotówki. ten chuj gra dnia i noc, ale dobra. Kupiłem od niej właśnie perłowy naszyjnik za doładowanie za 5 zł z Orange. Widzę tutaj Szechina. To jest postać od tego Destroyera, tego złodzieja. A właśnie Wiesz, on mnie który okradł Destroyer? też, nie? On mi ukradł broń. Jaką? Przekładałem Jaką? na swojego buffa riba średnie 20 plus 4, a on mi ukradł. No jebany skurwysyn. To nie polecamy wam Destroyera, tego chuja. W ogóle gildia Dolce Gibbony, same krętacze, złodzieje i pedały. Tak, tu Robin Hood, kurwa, 5-2, nie wiem skąd mu się ten nick wyjebał. No widzicie, złodzieje, żałosne ma EQ, patrzcie na to, kurwa, co to ma być, Boga plus 6 z ziemi by mnie podniósł. No widzicie, tu jest taka hołota na Feniksie, gramy już tu 5 lat, to mogę wam trochę na ten temat powiedzieć, tak? Jest tylko Aj. kilka koksów, a tak to jest lipa. No ja wiem, na przykład ja jestem kozak, nie, tam Nie, i... ty nie jesteś. No jestem, kurwa, Jest cicho. taki jeden z Gino, taki koks największy wszystkich kładzie. Jaki No, manik? kiecolek. A, nie gadaj mi o tym chuju, bo kurwa... A, dobra. Ale nie gadaj, bo on cię poskłada, on jest najlepszy. No dobra, zapomnijmy o tym. W ogóle, kurwa, nie przypomina mi tego PvP, nie miałem na ISA wydać. No dobra, cicho, No. kurwa. A No ja dobra. ci się chciałem spytać jeszcze, co sądzisz o łączeniu serwerów? Czy to będzie jakieś takie dobre połączenie? Czy wiesz, zwiększy się ta liczba graczy, powrócą tam stare marki tych serwerów? A dla Co mnie na to ten jest temat masz bandeta, zdanie? bo teraz jak idę kraść, to kradnę na metinie, jak bije jedna osoba, a jak będzie biły trzy osoby, to już będzie lipa, bo nie znajdę metka, bo za szybko zbiją. A no, ale znów będzie więcej złodziei, tak? No i No będę miał też. konkurencję i No ty jesteś moją konkurencją i jeszcze jak dojdzie kilku takich kałnuków, to już będzie problem. aha. A co sądzisz o gildiach? Tu widzimy na przykład ta King Death, tu ten Tiki Lamus. A to Co ja nie wiem, sądzisz co to jest. o tej King gildii? Death. Nie wiem, nie wiem, ale wiem, że Tiki to pedał, bo tam on słyszałem, że on tam ma jakiegoś chłopaka tam, bo on mieszka tam w tym, w Aha. Sosnowcu i tam ma swojego chłopaka. A ja znów słyszałem, że on w Zabrzu mieszka i kozy wpierdala, ale A tam, to też, pomińmy ale to to. się przeprowadził teraz do Sosnowca, bo on tam ma tego chłopaka. Aha. To pewnie ten Bartosz Waśniewski, nie? Tak mi się zdaje. No właśnie on. Jakieś tam powiązanie jest. Dobra, dobra, a co sądzisz, jak Kowal ci itemy ulepsza, czy dobrze ulepsza, czy taki skurwysyn jest, że ci wszystko pali? No Czy ja go nie powinno być większe lubię. to ulepszanie, czy Ja go nie mniejsze? lubię, bo co ulepszą, to mi pali, skurwysyn jebany murzyn. O, właśnie napisał mi Tiki. A, dobra, że następnie się pod Kiecola podrabia. Nie wiem, jak mógłbym się pod Kiecola podrabiać. Dobrze. Błogosławieństwo za 4 kaka. Jak dla ciebie, myślisz, że to dobra cena? Widzę tu tam w sklepie. A to nie, to za drogo, no kurde, to bym musiał na ESA wydawać. Aha, a ja mam takie pytanie odnośnie kamyków duchowych. Wiesz, co to są kamienie duchowe w ogóle? Nie, nie wiem, możesz mi wytłumaczyć.
A perły na przykład tam czerwona, tam A chyba to wiesz. wiem, perełki wiem. Ukradłem kiedyś naszyjnik z perłą mojej mamie i sprzedałem właśnie, kupiłem sobie grę. Aha, ale chodzi mi o perełki w Metinie, wiesz? Aha, Takie perełki, no to czerwone są do wiem. ulepszania, nie? No, No no. i to w jakich cenach się tu oscylują na tym serwerze, bo jestem ciekaw, co słychać i w ogóle. No to perełki są ogólnie drogie, no. Ja nigdy nie kupuję, bo mnie nie stać, no. Aha. Dobrze, nie wiem jakie ci tu jeszcze pytanie zadać. Chyba mi się moja pula pytań wyczerpała. A mogę kogoś pozdrowić? No dobrze, możesz kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam wszystkich graczy, oprócz tych jebanych skurwieli złodziei z Feniksa. Z tych Pozdrawiam Dolce ciebie, Gibbony? tak, pozdrawiam ciebie, Tak. Fubu Koksie. Pozdrawiam największego koksa, kurwa Kiecolka. I pozdrawiam, kurwa, jeszcze tego tykiego, tego chuja, złodzieja jebanego. Kozajada, tak. Tak, on Dobrze, wpierdala ja. kozy, kurwa, i smaruje matkę tymi kozami. Dobrze, ja bym chciał pozdrowić wszystkich swoich widzów, subskrybentów swoich, tu wszystkich tych złodziei chciałbym wymienić, czyli tam Najemnik 19, kurwa, ta Gildia Dolce Gibbony, w ogóle to cieniasy same. No i chciałbym pozdrowić również Gildię Only Sex, tych z Hunio, tak żółtych, bardzo dobra gildia, choć mnie nie lubią, ale pozdrawiam ich serdecznie. I to w tym odcinku na tyle. Pozdrawiam wszystkich, Fubo Aka Jarek, strzała!